zespoły są wyprowadzane przez trójkę sędziowską: sędzia główny Damian Skórka, sędziowie asystenci Karol Lewkowicz i Jacek Stasiak. Sędziowie pochodzą z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę Państwa, witam wszystkich widzów, którzy za pośrednictwem chojniczanka.tv oglądają ten mecz Chojniczanki, Chojnice z Górnikiem Wałbrzych. Nazywam się Szymon Bibik i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie dla Państwa. I za chwilę pierwszy gwizdek sędziego Damiana Skórki. Rozpoczynamy mecz szóstej kolejki drugiej ligi. Rozpoczęła Chojniczanka. Dwójka napastników: Szymon Kaźmierowski, Krystian Pieczara. Porównanie do poprzednich meczów, zmian niewiele, właściwie takie zmiany nie nastąpiły. Dla niektórych zaskoczeniem może być obecność Tomasza Lenarta w pierwszym składzie w zastępstwie Marcina Trojanowskiego, ale Tomasz Lenart bardzo dobrze zaprezentował się w Jaworznie i w tamtym spotkaniu zyskał zaufanie trenera Grzegorza Kapicy. Marynowicz. Wciąż Marynowicz. Dobrze zapowiada się ta akcja Marynowicza. Na lewą stronę do Lenarta. Lenart, ładne dośrodkowanie Lenarta. Kiks tam piłkarza Górnika Wałbrzych. Lenart nie pozwolił piłce opuścić boiska. Jeszcze jedno dośrodkowanie i wciąż szansa przed Chojniczanką. Teraz z drugiej strony posmyk. I dopiero teraz wyjaśniają sytuację obrońcy Górnika Wałbrzych. Mikołajczyk. Mikołajczyk! Skozłowała ta piłka przed Jaroszewskim i końcówką palców Jaroszewski zdołał wybić piłkę na rzut rożny, na drugi rzut rożny dla Chojniczanki w tym spotkaniu. Tak więc z niepokojem patrzymy na takie zagrania Marynowicza do Koby, ale miejmy nadzieję, że tamta sytuacja z meczu z Rakowem już się nie powtórzy, że był to po prostu incydentalny przypadek pech tych obu młodych zawodników Chojniczanki. Zinke wyszedł za nim Steinke. Nie ma faulu, teraz szansa przed Chojniczanką. Posmyk, próba prostopadłego zagrania, przewrócił się tam Pieczara. No i już jesteśmy pod bramką Chojniczanki. Złe zagranie Jakosza do Marynowicza. Sporo też nerwowości w szeregach Chojniczanki. Zupełnie nie wiem, czy to jest spowodowane, ale póki co nie widać zupełnie, kto jest liderem drugiej ligi, a kto zajmuje ostatnie miejsce w tabeli tejże ligi. Trzymany za koszulkę był teraz Krystian Pieczara. Teraz ostra wymiana zdań między zawodnikami, między Pieczarą a Markiem Wojtarowiczem. Ostatecznie nie będzie jednak żadnych upomnień indywidualnych. Natomiast przyznany rzut wolny dla Chojniczanki. Kaźmierowski wyprzedził Jacka Fojnę, zdołał oddać strzał głową, jednak było to uderzenie niecelne. Od bramki rozpocznie Damian Jaroszewski. Gracze Chojniczanki, nie widziałem przez moment, kto to był, to Atanackowicz. Aut dla Chojniczanki na wysokości pola karnego. Atanackowicz, Mikołajczyk, dośrodkowanie Mikołajczyka, zamyka akcję Paweł Posmyk i ta piłka chyba zmierzała do bramki. Na szczęście dla przyjezdnych Marek Wojtarowicz wybił ją i nie doprowadził do tego, by Chojniczanka objęła prowadzenie, ale teraz w końcu ożyli kibice, gdyż w 28 minucie rzeczywiście Chojniczanka mogła powiedzieć, że miała sytuację bramkową. Trzeci rzut rożny. Tomasz Parzy. Parzy, niepewnie dosyć Jaroszewski. Wciąż Parzy. Nie było faulu. Kontratak Górnika Wałbrzych. Wepa. Michalak.
Podanie teraz do Michalaka. Michalak. No i niebezpieczna zabawa graczy Chojniczanki. Posmyk, posmyk. Faulowany przez Michalaka. Sędzia chyba wahał się, czy sięgnąć po żółty kartonik. Ostatecznie uznał, że nie był to faul na żółtą kartkę. A ja przepraszam, bo wcześniej je myliłem. Michalaka z Kornelem Dusiem. Kornel Dusie z numerem 14, Michalak z numerem 2. Tak więc już raczej nie będę Państwa wprowadzał błąd w dalszej części tego spotkania. Mikołajczyk. Teraz Marynowicz dość daleko od Sawickiego. Musi uważać, aby Sawicki na menu urwał się i nie doszedł do pozycji strzałowej. Ależ, proszę Państwa, teraz sporo szczęścia po stronie Chojniczanki. Skiksował Grzegorz Jakosz, piłka trafia w poprzeczkę. Jeszcze dobitka Kornela Dusia i kapitalny refleks zaprezentował po raz kolejny Michał Kołba, ratując Chojniczankę od straty bramki. Sporo przypadków było w tej akcji. No i niewiele brakowałoby po takiej właśnie przypadkowej akcji. Górnik Wałbrzych objął prowadzenie. Trzeba się teraz skoncentrować, gdyż mamy rzut rożny dla przyjezdnych. Na krótki słupek ta piłka. I od bramki bohater ostatniej akcji, czyli Michał Kołba. Fantastyczny na linii jest Michał Kołba. Widzieliśmy powtórki z meczu z GKS-em Tychy, rozegranego w Jaworznie. Tam również na linii kapitalnym refleksem kilka razy popisał się Michał Kołba. No i Sawicki, dobre dośrodkowanie. Jeszcze jest tutaj Daniel Zinke. Zinke, wycofanie do Morawskiego. Morawski był faulowany? Nie! Korzystna decyzja sędziego dla Chojniczanki. Szansa na kontratak, ale kolejny raz szansa zniweczona przez stan boiska. Poślizgnął się Tomasz Lenart. I musimy się zająć ustawianiem szyków obronnych. Kornel Duś. Szkoda, że niecelne to zagranie Pawła Posmyka. Sędzia już spogląda na zegarek. I w tym momencie kończy pierwszą część spotkania. Rozpoczęła się już druga część tego spotkania. Po jednej zmianie w obu drużynach. W Górniku Wałbrzych plac gry opuścił Kornel Duś. W jego miejsce natomiast Jan Rytko. W Chojniczance za Tomasza Lenarta wprowadzony Marcin Tarnowski, numer 7. Atanackowicz utrzymał się przy piłce. Teraz sędzia boczny sygnalizuje faul, ale wciąż przy piłce był Atanackowicz, dlatego gra nie została przerwana. Pokazuje się na pozycję Zinkę ponownie. Steinke czujnie ustawiony. Teraz do ziemi, do Posmyka. Posmyk. Trzymany za koszulkę wyraźnie Pieczara. Będziemy mieli żółtą kartkę chyba dla piłkarza Górnika Wałbrzych. Jeszcze jakieś przepychanki tutaj. Posmyk, Fojna. Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Coraz więcej piłkarzy teraz wdaje się w dyskusję. No i czekamy na jakieś decyzje sędziego. Woła teraz do siebie Jana Bartosza sędzia. Ten jakby był głuchy na te prośby, ale koniec końców chyba zostanie ukarany żółtą kartką. Pierwsza żółta kartka dla piłkarza Górnika Wałbrzych, ukarany Jan Bartosz, numer 5. Odebrał piłkę Parzy, ale za chwilę już ją stracił i teraz inicjatywa po stronie Górnika Wałbrzych. Również i przyjezdni niecelnie. Szansa przed Chojniczanką. Bardzo dobre podanie Atanackowicza. Jest tutaj Pieczara. Czy był rzut
faulowany, był faulowany. Za chwilę rzut karny dla Chojniczanki. Proszę Państwa, w polu karnym przewinił Jan Bartosz. Za chwilę będziemy mieli rzut karny dla Chojniczanki. Jego wykonawcą będzie chyba właśnie sam poszkodowany, chociaż nie, Szymon Kaźmierowski. Wielka szansa przed Chojniczanką, w tym sezonie tylko jeden rzut karny niewykorzystany przez Pieczarę w meczu z Kalisją Kalisz. Miejmy nadzieję, że teraz lepiej ten rzut karny wykona Szymon Kaźmierowski. Jeszcze jakieś przepychanki na linii pola karnego, jeszcze jakieś dyskusje z sędzią. Kaźmierowski skupiony. Czeka na sygnał od sędziego i za chwilę. Jeszcze tutaj w międzyczasie ukarany żółtą kartką Grzegorz Jakosz. Teraz cały czas widzimy, co się dzieje. Jakieś przepychanki. Sędzia nie bardzo panuje nad tę sytuacją. Odciągany tam Grzegorz Jakosz. Nie wiem jak to się skończy. Jakoś po raz kolejny wołany do arbitra. No jeśli teraz po raz kolejny sędzia wyciągnie żółty kartonik, to jakoś po prostu wyleci z boiska. Dyskutuje z Morawskim. No trochę chyba aktorstwa także po stronie Morawskiego. Jakoś teraz zabierany jak najdalej przez Posmyka, aby naprawdę nie prowokować tej sytuacji. Ale postawmy się w sytuacji Szymona Kaźmierowskiego, on już parę minut czeka na wykonanie tego rzutu karnego, to na pewno nie jest jakaś korzystna sytuacja dla snajpera Chojniczanki. W końcu gwizdek, rozbieg Kaźmierowskiego, Kaźmierowski broni bramkarz, jeszcze raz Kaźmierowski, gdzie jest piłka, wybita, kolejny rzut karny zmalowany przez Chojniczankę w tym sezonie. Za głowę złapali się tylko piłkarze Chojniczanki. No cóż, Tomasza Parzego no i uwaga, Daniel Zinke. Zinke rozpędza się, Zinke, czy poradzi sobie Marynowicz, poradził sobie, jest Kołba. Kołba nie kalkulował dalekie wybicie piłki, tutaj Tatara, zgrywa ją do Pieczary, Pieczara dynamicznie biega, Pieczara, jeszcze po prawej będzie Posmyk, nic straconego, wciąż można zagrozić bramce Jaroszewskiego. Posmyk. Tutaj Tarnowski, Marynowicz i główkował Tomasz Parzy. Jej, ależ teraz niewiele brakowało, by Atanackowicz skierował piłkę do siatki, dośrodkowanie Ligienzy. Na krótkim słupku znalazł się właśnie Atanackowicz i dosłownie o centymetry piłka przeszła nad poprzeczką bramki Damiana Jaroszewskiego. Górnik w tej ostatniej akcji, albo jednej z ostatnich akcji, nie przychylił szali zwycięstwa na swoją korzyść. Morawski, krótko rozegrana piłka. Kołba, bardzo dobrze. Michał Kołba. I teraz no zagapił się trochę i niewiele brakowałoby z tą piłką. Wybieg poza szesnastkę. Teraz dopiero wykopuje do Pieczary. Pieczara, Tatara. Ale ani Pieczara, ani Tatara nie potrafili odzyskać tej piłki. Teraz ambitnie atakował Pieczara i spod własnej bramki Damian Jaroszewski. Posmyk czysto. Atanackowicz teraz faulowany. Brzydki faul grającego z numerem 15 Dominik.